rezydencja Feloniusa Gista na zewnątrz. Równy z ciebie tędy. Do której właśnie się dostaniemy. Tak? No, pięknie. A oto i wejście. Wnętrze, przepraszam bardzo. Aha. Pomylić wejście z wnętrzem. Coś jest na stole. Czegoś już nie ma na stole. Bywa. I lecimy z tym koksem. No dalej, odczaruj go. Trochę to zajmuje, przyznacie. Niro, proszę cię, czytaj to ciut szybciej. Będę wdzięczna. Tak? No, pięknie. Miło mi cię poznać, przyjacielu. Otwieram oczy po mrocznym śnie i widzę Dewę. Z pewnością musisz być kimś takim, jeśli mnie uratowałaś. Jestem Vile, uczyń mi ten honor i wyjaw swoje imię. Jestem Silmathiel i przybyłam tu szukając hełmu Baldurana. Hełm Baldurana? Owszem, znam tę zabawkę. Czy mogę spytać, dlaczego jej szukasz? I co ważniejsze, kto ci powiedział, by przyjść do mnie? Degrodel nas wynajął, byśmy go odzyskali. Powiedział, że będziecie go mieli, nieszczęsne biedaki, i że go oddacie za wasze uwolnienie. Tak powiedział? Cóż, był w błędzie. Wdzięczny jestem za waszą pomoc, ale ten przedmiot jest dla mnie ważny. Zdobyłem go niemałym trudem i dobrze o niego dbam. Czy mam od tak zrezygnować z historycznej ciekawostki, która wiele dla mnie znaczy? Proszę, byście rozważyli rzecz raz jeszcze. Wszyscy jesteśmy poszukiwaczami przygód, nieważne czy działamy z ochoty, czy chęci zysku. Zostawcie mi mój łup, dobrze wiecie, że mi się należy. Wygląda na to, że mówisz prawdę, nie weźmiemy go od ciebie. Trochę mi ulżyło. Nie sądźcie jednak, że wasza wielkoduszność pozostanie bez nagrody. Dam wam inny przedmiot, niemal tak samo mi drogi. Może nie powinno się ich rozdzielać, ale oddaliście mi wielką przysługę. W głębokich piwnicach u mojej faworyty jest płaszcz Baldurana. Ona ma na imię Quenash. Idźcie tam, ona wam go odda. Będzie wiedziała, że to ja was przysłałem. Teraz proszę, zostawcie mnie samego. Yeah! Cóż to? No, pięknie. Ale to znaczy, że wciąż nie możemy chwilowo wrócić do naszego zleceniodawcy, ponieważ nie mamy hełmu, nie mamy wskazówki do hełmu, ale musimy dostać się do głębokich piwnic, także pójdę poszukać wejścia. Zapytacie zapewne, jak dostać się do głębokich piwnic. Otóż przez spłonioną syrenę. Pięknie. Tylko za diabła nie pamiętam, którędy dokładnie. I to już może być bardziej problematyczne. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. O! Znalazłam za pierwszym razem. Dobra, jeżeli chcecie zażyć uciech w głębokich piwnicach, musicie najpierw zapłacić 10 sztuk złota za wejście. Potem przez całą noc możecie dowoli korzystać z czarnego lotosu i z kobiet. Jasne, zgoda, oto twoje pieniądze. Dzięki, koleś. Prosta sprawa. I nie jestem koleś, tak by the way. I tutaj musimy znaleźć Quenash. Gdzież? A gdzież? O, jesteś. Jesteś, kobito. Wow, odezwało się kilka ich naraz. Pięknie. Niezła ze mnie sztuka, co? Nie wiem, nie widzę. Jesteś za daleko ode mnie, od ekranu znaczy. Hej, nie życzę sobie, żeby jakieś uzbrojone dupki straszyły mi przyjaciół. Idźcie, dzieci. What? Przysłał nas Vile, mamy zabrać jego płaszcz, sam nam go dał. Ha! Uważacie mnie za idiotkę? Vile nie dałby takiej rzeczy tego typu łobuzom jak wy. Nie wiem skąd znacie jego imię, ale pewnie niczego o nim nie wiecie. Może mi powiecie, jaka jest jego ulubiona potrawa, jakie było panieńskie nazwisko jego matki. Wątpię, czyście go w ogóle widzieli, jakie ma włosy. Możecie choć wymienić rasę, do jakiej należy? Był elfem i miał włosy jak blask słońca. Może go jednak znacie.
Nadal jednak nie wierzę, by zechciał zrzec się tego przedmiotu na waszą korzyść, choć bywa niekiedy lekkomyślny. Cóż, dawno już nie składał mi wizyty. Kto wie, jak mógł się zmienić. Dobrze więc, weźcie to i idźcie precz. Mam ważniejsze rzeczy. Jeszcze jedno, miał nam też oddać hełm Baldurana. Teraz obudziliście we mnie wątpliwości. Nadal zresztą nie sądzę, by chciał wam oddać płaszcz. Nie mam pojęcia, gdzie może być hełm. Wspominał tylko coś o tym, że go ukrył. Powiedział, że nie mógłby znaleźć lepszego miejsca na ukrycie płaszcza i hełmu i że budynek nazwano praktycznie do tego celu. Pozwolił mi jednak zatrzymać płaszcz, ponieważ nie chcę obu przedmiotów trzymać w publicznym miejscu. Czy to wam pomoże? Dziękujemy, będziemy szukać dalej. Po prostu odejdźcie. Także mamy nie tylko płaszcz Baldurana otrzymany od niej, ale dostaliśmy też wskazówkę w sprawie hełmu. Oh yeah. Dobrze. W takim wypadku sądzę, że mogę zastąpić płaszcz, którego obecnie używa Khalid. I ten po prostu sprzedam. Bo motyw jest taki, że ten płaszcz Baldurana... No, zapewni tę odporność 25% na magię. Ja bym mogła w sumie też nosić to zamiast pierścienia, ale wtedy musiałabym zrezygnować z płaszcza nimfy. Chociaż... Wiesz co, Khalid? Ja rezygnuję z płaszcza nimfy i z pierścienia książąt. Na rzecz płaszcza Baldurana. A płaszcz nimfy mogę dać niżej. A co mi tam? Ups, nie tam. Żeby też miała jakiś płaszczyk. Jeee. Yeah. Jeszcze będę musiała znaleźć jakiś płaszcz dla Kiwana. No. Te 25% odporności na magię bardzo się przyda. Zobaczę jeszcze, jakie bonusy tam mi dawał ten nieszczęsny hełm Baldurana. W każdym razie, co do hełmu Baldurana. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Wskazówka, którą dała nam ta kobieta, jest najlepszą wskazówką, jaką w sumie możemy otrzymać, ponieważ dotyczy ona gospody, hełm i płaszcz. Także znajdę gospodę i zabieram hełm. Zaraz wracam. Co takiego? Opodal domu de Grodela, gospoda, hełm i płaszcz. No, do której się teraz udamy? W poszukiwaniu wspomnianego wcześniej hełmu Baldurana. I hełm Baldurana, z tego co mnie pamięć nie myli, jest tutaj. W sensie musimy wejść po tych schodach. Po tamtych schodach niestety nic nie uzyskamy. Niewielki przy tym wysiłek. I to było tak. Ale, Imoen. Znikam. Szukaj. Imoen, szukaj. A, wiedziałam. Tylko teraz zapiszę grę, żeby nie było. Yeah. Fantastycznie. A teraz, zapiszę raz jeszcze i... Przepraszam, przejrzymy może pozostałe miejsca, może coś też się znajdzie. Swoją drogą, tutaj chyba właśnie Vile musiał spędzić trochę czasu. Tak? No, pięknie. To teraz nie chce mi się tutaj rozglądać tak naprawdę. No, pięknie. Ale mogę się przespać, odpocząć, zebrać siły, wyleczyć. Zidentyfikować co trzeba i przygotować zaklęcia. Mogłam to zrobić w trochę innej kolejności, ale niech tam. Ten w ogóle pierścień nam się przyda też. Ups. Hełm Baldurana. O słynnym hełmie Baldurana, legendarnego założyciela Wrót Baldura, przez wiele lat mówiono, że dysponuje potężną ochronną magią. Właściwa natura tej magii nie została jednakże określona. Tak, tylko czy ja jestem w stanie jako jedna postać nosić jednocześnie i hełm, i płaszcz? Jestem w stanie! Jak miło! Ha, 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 ha.
3 i 6, ten track 0 cały. Zestaw cudny, tylko Helm wygląda szkaradnie niestety. A to... To dam w takim wypadku Kalidowi. Zapewni mu to odporność na żywioły troszeczkę. Bo cóż to za hełm? Po prostu hełm ozdobny. A ty masz też zwykły hełm. No to ozdobny hełm. Tym razem ten ląduje u Jaheiry. Tego mogę się pozbyć. Jej! Cudnie, cudnie. Tak? W tej chwili moja droga Silmathiel jest tak potężną wojowniczką. Silmathiel, pokaż się. Cóż to? Pokaż się całej publiczności. Niewielki przy tym wysiłek. Ale, cóż, to się na szczęście powoli troszeczkę zmienia w grach. Ale nawet w Baldurze, patrzcie jaki dekolt ma... Zbroja założona na postać żeńską. Mogę jedynie Kalid, proszę cię, prezentację. Zbroi w wersji męskiej. Brak dekoltu. Ludzie! Co takiego? Śmieszki, heheszki. I tak, to w takim wypadku zaklęcia, zaklęcia, moja droga. Nie potrzebujesz już tych uśpień, ponieważ nic już z nimi nie zrobisz. Za to identyfikacja może się przydać. W sumie to zamiast jednej identyfikacji mogę dodać chyba chromatyczną kulę. Czy coś jeszcze? Zbroję jedną mam. Okej, wygląda to okej. Tutaj chyba więcej nic na razie nie jestem w stanie dodać. Tutaj też nie. No cóż, delikatne zmiany, nie jakieś drastyczne, tak? Ale zawsze coś. Prosta sprawa. Chcecie whisky? Tak, chcemy odpocząć. I możemy się udać z powrotem do Degrudela. Mam nadzieję, że uda mi się to, pięknie. Co sobie planuję u Degrudela zrobić. On jest tuż obok, więc nie będę tego wycinać. Nikt od tego nie umrze. A ja będę miała może chwilkę na oddech, bo się martwię tym, co będzie u Degrudela. Nie chcę stracić tego hełmu, a jednocześnie chcę oddać questa. Okej, okay, jakoś tak się ustawmy w środku, żeby czasem moi najbardziej miękcy nie oberwali za mocno. Zaklęcia ochronne. Serio, dziewczyno! Czy rzuciłaś to zaklęcie zbroi, czy średnio na jeża? Jest magiczna zbroja na tobie, okej. Korowa skóra... Nie, kamienna skóra, dobra. Niech będzie. Równy z ciebie gość. Czego chcesz? Ty nie masz żadnych zaklęć, ty jakieś masz. Korowa skóra, możesz rzucić na tego łośka. Ojej, tak daleko byłaś. Tak? Czego? Tędy. You rang? I co jeszcze mogłabyś rzucić z ochronnych? Chyba więcej ochronnych nie masz. Najwyżej ochrona przed petryfikacją. Ale to jest... na niską odległość. I'll do it. Gotowość do walki? O, zwiększył się o jeden. Okej, okay, zobaczmy jak to nam pójdzie w takim razie. Niewielki przy tym wysiłek. Chcesz czegoś, przybyszu? Dzięki za to, że odnaleźliście hełm Baldurana. Miło było robić z wami interesy. Oto wasza zapłata, a ja biorę hełm. Teraz muszę iść, ale zostawiam kilku służących, którzy was wyprowadzą. Nie są to miłe typy, więc na waszym miejscu odszedłbym tak szybko, jak to możliwe.
co takiego? Na twoim miejscu nie byłabym taka nieuprzejma. Oj, Imoen, uciekaj! No dobra. Nie uciekniesz tak łatwo. Mi to nie obchodzi. Więc chociaż nie poddaj się bez walki. Trudno. Utknęła mi tam po prostu, między nimi. Nie mam do tego serca. Będę musiała zabrać ją do kleryka, tak jak zapowiedziałam. Chromatyczna kula. Co takiego? Naprawdę, nie mam do tego serca. Oj, 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 oj. O wszechpotęgą władzę. Jej. Moja biedna Imoen. Prosta sprawa. Zaraz się zajmę tobą. Nie. No dobrze, co to takiego? Muszę się czym prędzej zająć tobą. Okej. Okay. Czym mogę pomóc? Ups. Masz dla mnie zadanie? Daj mi spokój. Tak? Tu posprzątane, no, tak naprawdę. Pięknie. Więc w takim razie do kleryka? Gdzie to ja znajdę kleryka? Dom pani. W domu pani powinnam uzyskać fachową Prosta pomoc. Sprawa. I zaraz potem wrócę się do domu de Grodela, żeby otworzyć ten zamek nieszczęsny w tej szafie, do której nie mogłam się dostać. To brzmi jak rozsądny plan. I teraz ty jesteś klerykiem, który świadczy usługi kapłańskie. Pora na moje medytacje. Przykro mi, mam pilniejsze sprawy. Moją pilniejszą sprawą jest wskrzeszenie Imoen. I ubranie ją w jej złom. No i oczywiście też przyodzianie mojego hełmu. Które jeszcze rzeczy były twoje, moja droga Imoen? Na pewno te strzały i to. Zapewne ten mieczyk. Ale serio, ten mieczyk? Czemu miecz krótki plus jeden? Wydawało mi się, że dałam ci już miecz krótki plus dwa. Będę musiała to sprawdzić. Bo coś mi tu nie gra. Pomyliłam się. A, no tak. Ten pierścień jest bezpańskim pierścieniem. A, no tak. Tu jest twój mieczyk. Przepraszam cię, Imoen. Najmocniej cię przepraszam. I przepraszam cię też również za fakt, iż przeładowuję cię twoim złomem zaraz od razu, jak tylko zostałaś wskrzeszona. To musi być niezbyt przyjemne doświadczenie. Jeszcze ledwo stoisz, słaniasz się na nogach. A tutaj heps, 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 heps. Wrzucają ile złomu tylko uniesiesz. W takim stanie. Tylko... Czy coś pominęłam? Prawdopodobnie tak, jak znam życie. Na pewno strzały muszę ci przekazać. Cały czas intensywnie myślę, co ja mogłam przegapić i co być może jeszcze powinnaś mieć, ale nie mogę sobie przypomnieć, więc na razie to zostawię.
Czy na pewno nie miałaś więcej pierścieni? Chyba nie. Dobra, na razie zostawię to tak, jak jest. Niewielki. Idę do domu Degrodela, a po powrocie z domu, znaczy po wyjściu, przepraszam, z domu Degrodela pójdę odpocząć w karczmie. Gospodzie, hełm i płaszcz. Dom Degrodela był gdzieś tu? Jep, dobrze pamiętałam. Niewielki przy tym wysiłek. Równy z ciebie gość. Moment, proszę cię, nie daj się zabić. Mam nadzieję, że nie ma tutaj żadnej pułapki. Jej! Ojej, przeciążenie! No, pięknie. Okej, dobrze, Imoen, już ci pomagam. I zabieramy się stąd. Ale już w moich odpoczynkach nie musicie brać udziału, więc wrócę, jak przystąpię do kolejnego questa.